Hej dzieciaki, cześć! Witajcie na kanale Kocham Zabawki, a ze mną dzisiaj pachnące, przepyszne babeczki Cupcase Surprise! Mam tutaj całą paletkę z pachnącymi, fantastycznymi babeczkami Cupcase Surprise. Popatrzcie, mam ich tutaj mnóstwo. Za chwileczkę dowiecie się, jak one wyglądają i jak wspaniale pachną. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego Cupcase Surprise, ponieważ w środku znajdziemy niespodziankę w tych babeczkach, ale wcześniej opowiem Wam, jakie zapachy możemy znaleźć. Wanilia, cytryna, czekolada oraz pyszna truskaweczka. Kochani, pachnie tutaj niesamowicie, ponieważ każda babeczka jest zapachowa. Wyciągnę sobie pierwszą z brzegu. Jaka jest śliczna, jak pięknie zapakowana. Popatrzcie tylko. Tutaj możecie zobaczyć, jest mała ściąga, jakie laleczki w babeczkach możemy znaleźć. Jestem ciekawa, jaką my w tej babeczce znajdziemy. To co? Rozpakujmy tę babeczkę! Sama jestem ciekawa, jaka laleczka będzie w środku. W takim razie otwieramy sobie opakowanie. O, fantastycznie! I wyciągamy fantastyczną, pachnącą babeczkę. Ojejku, jaka śliczna ta babeczka. Jest w kolorze fioletowym. A na górze ma taki piękny lukier kremowy i jest cała w kropeczkach różowo-fioletowych. No to teraz tam, tararam, tam, tam, tam. I pojawiła się nasza laleczka. W tym momencie widać tylko głowę, ale jeśli tą babeczkę, podstawkę rozciągniemy sobie w dół, to ukazuje nam się podstawa całej laleczki. Popatrzcie, jaka ona jest śliczna. Ma całą różową sukieneczkę. Pięknie się prezentuje. A tutaj na samym środeczku takie brokatowe cekiny. A ciekawe, czy góra naszej babeczki może nam do czegoś posłużyć? Zaraz się przekonamy. Ma tutaj taką gumeczkę, więc możemy zrobić czapkę dla naszej laleczki. Jejku, fantastycznie to wygląda. Laleczka ma brązowe włosy, jest fantastyczna. Naszą pierwszą księżniczkę odkładamy tutaj na bok, ponieważ już nie mogę się doczekać, kiedy odpakuję kolejną. Tutaj widzę, jakaś żółciutka góra może być całkiem fajna. Ciekawe, jaką koleżankę nasza księżniczka będzie teraz miała. Opakowanie jest takie same jak poprzednie. Tutaj mamy pokazane, jakie też smaki możemy znaleźć w środku. Jakie zapachy! Oczywiście z tej strony to są laleczki, jakie możemy znaleźć. Tutaj jest pokazane, jak należy rozpakować opakowanie. Ale my już to dobrze wiemy, więc otwieramy. Wow, super! To jest chyba najlepsza zabawa, to rozpakowywanie, wiecie? Uwielbiam to. Dobrze? No i mamy naszą babeczkę. Ciekawe, jaką laleczkę tutaj znajdziemy. No to co? Cała żółciutka babeczka, a na górze są kropeczki biało-pomarańczowe. Więc teraz ściągamy najpierw czapeczkę. No i jest piękna księżniczka. Teraz tylko foremkę wyginamy w drugą stronę. Kładziemy naszą piękną lalę. Jejku, jaka jest przepiękna. Tym razem mamy blondynkę. Wcześniej była brunetka, a teraz jest blondynka. Ma przepiękną suknię i jest w takim kolorze neonowym. Neonowa zieleń, a tutaj na środku ma żółte wstawki z takimi srebrnymi, pięknymi wzorami. I jest naprawdę śliczna. Zobaczcie, jak ładnie się prezentuje. Fantastycznie. No to co? Zobaczymy, czy czapeczka też będzie jej pasowała. Oczywiście, wygląda fenomenalnie. Zobaczcie, nasza księżniczka ma już kumpele. Super! W takim razie otwieramy kolejne pudełeczko. Jeszcze bardzo ważna informacja. W każdej babeczce mamy dołączoną taką szczotkę, więc możemy śmiało wyczesać włosy naszej laleczkę Cupcase Surprise. Kolejna niespodzianka dla Was, kochani. Tutaj mam większe Cupcase Surprise, ale po mojej prawej stronie znajdują się malutkie babeczki Cupcase Surprise. Popatrzcie tylko! W środeczku znajdziemy malutkie księżniczki. Jejku, jestem ciekawa, jak one wyglądają. O, na pewno rozpakuję jedną z nich. No dobrze, wybieram tę. Ma taką fajną posypkę na górze. Jejku, wygląda jak takie ciasteczko. W takim razie odpakujmy sobie tę laleczkę. Wyciągniemy babeczkę. Jejku, jaka śliczna, malutka babeczka. Jest cała brązowa. W
takim razie na pewno o smaku czekoladowym. Otwieramy, najpierw ściągniemy jej czapkę i uwaga! Jejku, jaka śliczna, malutka laleczka! Popatrzcie tylko, możecie sobie ją porównać z tą większą, jaka jest różnica, naprawdę kolosalna. Tutaj nasza malutka laleczka ma blond włoski, niebieską bluzeczkę oraz taką brązową sukieneczkę. Założymy jej w takim razie jej czapeczkę. No i zobaczcie, jest prześliczna. Otworzę jeszcze jedną malutką babeczkę, aby było do pary, dobrze? Więc może tę fioletową. Zaraz zobaczymy, kto tam się skrywa w środku. Mamy maleństwo po raz drugi. Ciekawe, jaka ta laleczka będzie. O, jest zupełnie inna. Tamta laleczka ma blond włosy, a ta z kolei ma takie brązowe, piękne włoski i ma fioletową sukieneczkę. Jest naprawdę słodka. Możemy ją dostawić i zobaczcie, jaka jest różnica wielkości. Laleczki są fantastyczne, ale ja jeszcze sobie wybiorę jakąś dużą. Jestem ciekawa, co my jeszcze tutaj możemy znaleźć, więc mamy kolejną babeczkę. Teraz jest w kolorze niebieskim. Ma tutaj takie różowe wstawki, a na górze niebieski kwiatek, więc ją rozpakujemy i zobaczymy, jaką laleczkę tutaj znajdziemy. O, jestem ciekawa, babeczka jest przepiękna, a jak pachnie nieziemsko, więc otwieramy ją. Najpierw ściągamy pokrywkę z góry i teraz wyginamy naszą babeczkę. O, i mamy po raz kolejny blondynkę, ale tym razem ma przepiękną czerwoną sukienkę. Na górze ma taki tiul czerwony, no i ma tutaj cekinki ozdobne. Naprawdę mieni się niesamowicie, zobaczcie. Wow, a jakie blond włosy gęste posiada. Piękna jest ta księżniczka. No i oczywiście założę jej czapeczkę. Kupka i Surprise uwielbiają swoje czapeczki. Jest niesamowita. Popatrzcie, tak prezentują się moje trzy duże laleczki, Kupka i Surprise, oraz te malutkie są naprawdę przesłodkie. Każda niby podobna do siebie, ale wygląda zupełnie inaczej. Każda ma swoją oryginalną, przepiękną sukieneczkę. No i praktycznie w każdej z tych laleczek możecie znaleźć coś brokatowego. Tutaj na przykład są cekinki, tutaj ozdoby, tam z kolei również cekinki. Każda wygląda oryginalnie i niesamowicie. To jest moja cała kolekcja, mam ich jeszcze tutaj mnóstwo. Kochani, dajcie znać w komentarzach, jaką Wy posiadacie kolekcję Kupka i Surprise. Jestem ciekawa. Możecie wpisać, ile posiadacie takich dużych laleczek Kupka i Surprise, a ile takich malutkich. Ja mogę Wam powiedzieć, że tych dużych mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dużych laleczek Kupka i Surprise. A tych malutkich 2 odpakowane plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 malutkich laleczek. Nie odpakuję teraz wszystkich. Potrzymam Was troszeczkę w niepewności, ponieważ już w kolejnym odcinku rozpakujemy kolejne Kupka i Surprise. Więc dajcie znać, kochani, jakie Wy posiadacie laleczki Kupka i Surprise w komentarzu. Następnie zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki. Wtedy będziecie dowiadywali się o wszystkich nowościach, jakie u nas na kanale się pojawiają. No i oczywiście dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, a ja Was serdecznie pozdrawiam. Emilka z kanału Kocham Zabawki.